Panie dyrektorze, rozmawiamy na jednej z największych imprez branżowych na targach infrastruktura. Jest to takie miejsce, gdzie właśnie rozmawia się. Rozmawia się o tym, co się nie udało, ale można rozmawiać o tym, co się udało. I ja mam właśnie pytanie takie do pana dyrektora. Co uważa pan za największe swoje osiągnięcia jako zarządcy dróg, zarządu dróg wojewódzkich w Katowicach? Jeżeli chodzi o branżę drogową, to rzeczywiście w ciągu ostatnich lat wiele udało się zrobić. Jest jeszcze wiele do zrobienia. I myślę, że trzeba patrzeć optymistycznie na branżę. Ten wielki Narodowy Program Budowy Autostrad, który był, spowodował napływ nowych technologii, materiałów, napływ nowej wiedzy wokół. Jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Wojewódzkich, my cały czas doskonalimy nasze systemy zarządzania. Udało nam się z powodzeniem, i to z dużym powodzeniem, wdrożyć nasz system wytycznych technicznych. Z tym, że to wdrożenie rozumiem nie tylko jako wydanie tych wytycznych, ale wdrożenie ich konkretnie w terenie na budowach. W tej chwili ten system, już mogę powiedzieć z perspektywy czasu, sprawdził się i mamy sygnały od wykonawców, że są zadowoleni z tego typu rozwiązania. Dlatego, że niezależnie od tego, czy w danym momencie startują w zamówieniach publicznych, bądź się do nich przygotowują, wiedzą, jakie mamy wymagania. Te wymagania są jednakowe dla wszystkich, zarówno dla wszystkich wykonawców, jak i dla wszystkich budów. Także to z całą pewnością jest wielki sukces. Jest to na pewno wielki sukces, panie dyrektorze. Pozwolę sobie wtrącić taką uwagę, że zawsze narzekamy, że u nas nie ma systemu, prawda? Że w naszym drogownictwie nie ma systemu. Pana praca właśnie jakby daje kłam temu. Mamy możliwość wprowadzenia systemu i wprowadzamy go. Natomiast wspomniał pan o innowacyjnych rozwiązaniach w drogownictwie. Czy takie pan wprowadził również na sieci dróg przez siebie zarządzanych? Tak, może za wcześnie o tym mówić, bo to są pierwsze wdrożenia i trzeba będzie na efekty dłużej poczekać, ale to są na przykład nowe, wysoko modyfikowane asfalty. Wiadomo, że asfalt jest takim specyficznym materiałem, który w niskich temperaturach pęka, a w wysokich temperaturach robi się miękki. Dlatego też bardzo trudno jest wyprodukować taki materiał, który by w naszej strefie klimatycznej był odporny na spękania w zimie i na kolejnowanie w lecie. Przy współpracy z jedną z rafinerii wykonaliśmy kilka odcinków próbnych. W związku z tym zobaczymy, jaka będzie zima. Obserwujemy to. I mamy nadzieję, że po wdrożeniu tego nowego lepiszcza będziemy go powszechnie stosować. Panie dyrektorze, znamy się z konwentów dyrektorów zarządów dróg wojewódzkich. Ma pan tam opinię bardzo zapracowanego dyrektora. No, sądząc po sukcesach, jest to opinia jak najbardziej uzasadniona. Ale przed panem kolejne wyzwanie. Niedawno został pan wybrany do władz, do zarządu Polskiego Kongresu Drogowego. Proszę powiedzieć, jak pan tam widzi swoją pracę? Jakie są najważniejsze pana zdaniem zadania, których się pan podejmie, znając pana pracowitość? Zgadza się. Pod koniec września zostałem przez walne zgromadzenie wybrany wiceprezesem Polskiego Kongresu Drogowego i ta działalność w kongresie to również jest technika. Przede wszystkim technika. Jeszcze jest dużo do zrobienia w Polsce odnośnie nowoczesnych technik, żeby przełamać ten stereotyp polskich dróg jako czegoś, co jest złe, uciążliwe, tego powszechnego myślenia, że jeżeli drogę się wyremontuje, to za chwilę i tak ją będą remontować. Nie ma takiej potrzeby. Dostęp technologii, materiałów w Polsce już jest na poziomie europejskim, o ile nie światowym, i jesteśmy w stanie robić trwałe drogi.
a nawet bardzo trwałe, tu myślę o nawierzchniach długowiecznych, których czas używalności wynosi minimum 50 lat. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.